Masa ludzi, widzę, że spotkania z udziałem Ewy Zajączkowskiej przyciągają tak 2-3 razy więcej widowni niż przeciętne spotkania bez Ewy Zajączkowskiej. Także cieszę się, że mogłem wziąć w nim udział. Niestety nie mogłem dostać do końca. Spotkanie jeszcze trwa, ja muszę lecieć, bo już mam umówione łączenie w innych mediach, ale spotkanie uważam za bardzo udane. W każdej większej frakcji są jakieś zawsze tarcia, jakieś nieporozumienia, ale wydaje mi się, że nie są one jakieś szczególnie duże i żeby cokolwiek z tego powodu Konfederacji groziło. Właśnie słyszymy w tle Ewę Zajączkowską-Hernik, naszą nowo wybraną europoseł z Nowej Nadziei. Gościł również Dobromir Sośnierz, niestety musiał już nasze spotkanie opuścić, gdzieś miał jakieś spotkanie inne. Jesteśmy zaskoczeni tą frekwencją, naprawdę bardzo mile zaskoczeni, bo nie spodziewaliśmy się, że tak dużo osób dzisiaj przyjdzie w ten niedzielny wieczór. Wiadomo, zawsze padają pytania, na które no, czasem nie mamy dobrej odpowiedzi, prawda? Czasem jakieś takie, prawda, no widać żal w niektórych osobach, nie do końca jesteśmy w stanie po prostu odpowiedzieć na to tak, jakby sobie tego osoby pytające życzyły. Nasze struktury są budowane oddolnie, także te osoby, które się angażują w struktury, to mają swoje rodziny, mają swoje obowiązki, mają pracę i po prostu robią to pro publico bono. Naprawdę to jest tak, że po prostu robimy to wszystko kosztem własnym, stąd może to dokładnie. Stąd może z tego to wynika. No, robimy co możemy. Ja widzę, że będzie progres. Po dzisiejszym spotkaniu jestem przekonany, że naprawdę znajdzie się w Białej Podlaskiej i w okolicy wiele osób, które zechce po prostu coś od siebie dać, spotykać się regularnie i po prostu dziać aktywnie w naszych strukturach. Ja widzę kilka powodów, dla których najprawdopodobniej te osoby przyszły, bo oczywiście tego nie wiem. No, przede wszystkim osobą, która ściągnęła tutaj dużo osób, jest osoba Ewy. Pani europoseł, która no w ostatnich dniach miała to swoje świetne przemówienie, to pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, tutaj Biała Podlaska, miasto na wschodzie, zauważamy realnie problem tych imigrantów, prawda? I podejrzewam, że ludzie zauważyli, że w Nowej Nadziei, w Konfederacji mają tutaj w tym temacie wielkie wsparcie. I to jest chyba jedyne takie ugrupowanie, które realnie już od wielu lat ten problem poruszało, więc podejrzewam, że to była jedna z przyczyn. Jeżeli będzie taka wola i będziemy chcieli po prostu organizować się częściej, no przede wszystkim muszą tutaj pojawić się osoby lokalnie, które zechcą te struktury budować, bo tak jak wspomniałem, jestem prezesem Okręgu Siódmego. Okręg Siódmy to jest 10 powiatów, to jest naprawdę olbrzymi obszar, ja jestem z Chełma, więc nawet przyjechać dla nas tutaj z Chełma to jest też jakieś tam wyzwanie logistyczne, prawda, i wymaga poświęcenia czasu i środków. Także. Z racji tego, że zakładamy te struktury aktualnie, staraliśmy się o gości, którzy pomogą nam w tym, którzy zachęcą większą ilość członków z naszego regionu do wstąpienia w nasze struktury. Ja osobiście miałem kontakt ze sztabowcem, z tak naprawdę dyrektorem sztabu Konfederacji i poprosiłem o takie spotkanie w Białej Podlaskiej. Dowiedziałem się, że jest ogólnopolska trasa liderów Nowej Nadziei, i stąd moje zapytanie. Oczywiście dostałem na to zgodę. Na swojej stronie na Facebooku Nowa Nadzieja Biała Podlaska tak jakby rozpropagowaliśmy to wydarzenie i stąd możemy się dzisiaj cieszyć, myślę, znamienitymi gośćmi, tak jak pani Ewa Zajączkowska-Hernik czy pan Dobromir Sośnierz. Oczywiście no, bardzo żałujemy, że nie mógł być z nami pan Bartłomiej Pejo, poseł na Sejm, natomiast no, rozchorował się i to sytuacja losowa. Ja osobiście jestem bardzo zaskoczony przede wszystkim frekwencją. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Białej Podlaskiej. Pierwsze tego typu wydarzenie organizuję, więc jest to dla mnie motywacja do dalszego działania. Także jestem bardzo, bardzo zaskoczony i oczywiście za pośrednictwem Państwa medium bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie. Jeśli chodzi o pytania, jak widać pytania są bardzo rozbudowane i pytania są tak jakby pewnej części monologiem. To znaczy, że ludzie tak naprawdę mają dużo do powiedzenia tutaj w naszym regionie i że ludziom zależy na naszej ojczyźnie, na po prostu
Polsce, tak? Widać to po energii, widać po atmosferze danego spotkania, tak? Więc myślę, że nowa nadzieja w naszym regionie i w ogóle Konfederacja rozwinie swoje skrzydła, że już w następnych wyborach, tak jak wspomniałem tutaj w przemówieniu, tak, rozwinie skrzydła, zbudujemy trwałe, solidne struktury i będziemy mogli coś znaczyć i zmieniać nasz region, czyli powiat bialski, na lepsze. Właśnie w tym tkwi problem, że tak naprawdę mamy tutaj pretensje, że dlaczego rządzi ten, dlaczego rządzi ta partia, dlaczego ta partia. Proszę Państwa, to wszystko zależy od nas. My oddajemy swój głos przy urnach wyborczych. Jeżeli my naprawdę zmobilizujemy elektorat Konfederacji, jesteśmy w stanie zmienić po prostu Polskę. Także mój gorący apel do wszystkich, żebyśmy po prostu chodzili na wybory, głosowali na swoich liderów, bo to jest, proszę Państwa, najważniejsze. Najgorzej jest po prostu zostać w domu, a później narzekać. Także gorący apel, chodźmy na wybory, głosujmy na Konfederację. Dzisiaj spotkanie Białej Podlaskiej, zmęczona, ale czy zadowolona? Zachwycona i bardzo wzruszona. Spotkanie bardzo liczne, około 100 osób przyszło na spotkanie w Białej Podlaskiej. To już jest trzeci dzień, kiedy jestem na Lubelszczyźnie. Zaczęliśmy od spotkania w Świdniku. Świdnik, Lublin, Chełm, Zamość, dziś Biała Podlaska. I to z jakim zadowoleniem i z jakim aplauzem przywitali mnie mieszkańcy Białej Podlaski, było bardzo wzruszające. Przyznam szczerze, łezka wokół się zakręciła. Bardzo Państwu dziękuję za tak ciepłe przyjęcie tutaj w Białej Podlaskiej. Nie powiedziałabym, że taka nierozpoznawalna, bo jednak kampania do Parlamentu Europejskiego powoduje, że rzeczywiście tej rozpoznawalności się nabiera. Ja też jestem aktywna w mediach społecznościowych od wielu, wielu lat. Faktycznie kampanie pomagają, by budować rozpoznawalność. Ja też gdzieś zbudowałam swój kapitał jako rzecznik Konfederacji, natomiast rzeczywiście to jedno przemówienie w Parlamencie Europejskim, pierwsze, ale nie ostatnie, spowodowało, że ta popularność wręcz wybuchła, wzrosła do ogromnych rozmiarów i bardzo Państwu dziękuję, wszystkim tak naprawdę, którzy zaczepiacie mnie na ulicach, nie tylko Białej Podlaskiej, ale przejeżdżaliśmy przez Włodawę i tam też spotkaliśmy sympatyków, a w zasadzie sympatyczki, kobiety. I to też jest, Panie Redaktorze, pewien fenomen, bo popierają nas kobiety. Bardzo dużo kobiet zwraca się do mnie, bardzo kobiet mówi, że jestem ich głosem w Parlamencie Europejskim i to jest dla mnie pewna misja, bo ja wiem, czego kobiety się obawiają, czego mamy obawiają się, czego nie chcą w Unii Europejskiej i bardzo się cieszę, że widzą we mnie swój głos. Nie zawiodę. W ogóle nie było przepychanek. Każde pytanie ma swoją wartość. Nawet jeżeli jest pytaniem zaczepnym, czy jeżeli jest pytaniem prowokacyjnym, czy jeżeli jest pytaniem, które ma spowodować pewną reakcję, jest pytaniem bardzo ważnym, bo my też dzięki temu poznajemy nastroje społeczeństwa, poznajemy ich poglądy, to z czym się spotykają oni na co dzień. Jeżeli chcą nam pomóc, a nagle zderzają się z jakąś ścianą, to staramy się ich nakierować. To jeżeli na przykład mówią o zjednoczeniu z Prawem i Sprawiedliwością, staram im się wytłumaczyć, w czym tak naprawdę leży problem. Więc tutaj nie było złych pytań, absolutnie nie było złych pytań, były fantastyczne pytania. Tych pytań byłoby znacznie więcej, ale były one długie. Spotkanie trwało ponad 2 godziny, więc też no niestety musieliśmy zakończyć. Ale pytania były bardzo ciekawe, za wszystkie bardzo dziękuję. Kropla drąży skałę, panie redaktorze. Myślę, że dzięki takiemu spotkaniu, jak właśnie dziś w Białej Podlaskiej, te struktury tutaj nabiorą troszeczkę rozpędu, bo widzimy, co się dzieje w całej Polsce, że jeżeli nasi liderzy pojawiają się w jakichś miastach, a chcemy to robić właśnie teraz, kiedy są wakacje, kiedy teoretycznie ludzie nie powinni interesować się, no sezon ogórkowy to jest jedno, ale ludzie raczej nie interesują się polityką, a okazuje się, że nasze spotkania jednak przychodzi kilkadziesiąt osób, nawet 100, 150 osób, bo i z takimi spotkaniami się zderzaliśmy w niektórych regionach, to powoduje, że ci ludzie mają z nami bezpośredni kontakt, mogą z nami porozmawiać, nabierają takiego przekonania, że warto wejść do współpracy, warto współpracować z Konfederacją. No i mam nadzieję, że tutaj te struktury się rozrosną. Być może przyjadę znowu, żeby tutaj jeszcze wesprzeć lokalnych liderów. Czekam na zaproszenie.